Mroczny makijaż idealny do straszenia na Halloween. Zacznijmy go od najjaśniejszego podkładu, jaki tylko posiadam. Następnie wkracza jeszcze jaśniejszy korektor. Ogromna ilość pudru. A teraz, by ocalić całość, nakładamy płatki pod oczy. Przechodzimy do wyblendowanej kreski. Przyciemniamy ją, przyciemniamy i blendujemy. Następnie przechodzimy do czarnego eyelinera. Wytuszowałam rzęsy i je dokleiłam. Wszystko czyścimy. Dolna powieka oczywiście nie może być pominięta. A dalej przechodzimy do czarnych brwi. Ma być to makijaż niczym czarownicy, więc powinny być czarne. Po brwiach przyszła pora na usta. Tak, w czarnym kolorze. Kilka jetów, by urozmaicić ten makijaż. Oraz serduszka, bo przecież jesteśmy i tak urocze. Mimo czarnych kolorów. I mroczny makijaż skończony. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Całuski.